Członkowie Solidarności mają liczne plany co do wyjazdu do Warszawy. Chodzi o od dawna zapowiadane protesty. Będą marsze, demonstracje, happening, będzie odsłonięcie pomnika Wodza Narodu. Ogólnopolskie dni protestu Solidarności rozpoczną się w środę 11 września. Solidarność planuje demonstracje przed 6 ministerstwami. Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Skarbu i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. O godzinie 12 protestujący udadzą się przed Sejm, przed miasteczko protestacyjne, które będzie stało w tym miejscu aż do piątku. 12 września ma odbyć się debata na temat służby zdrowia oraz polityki przemysłowej. Debaty, które będą polegały na tym, że nasi eksperci przedstawią, jak można inaczej rządzić, jak można inaczej kierować tymi resortami i tą polityką. Nie będzie to jakaś taka przysłowiowa ściana płaczu, tylko chcemy pokazać, że Solidarność nie mówi tylko nie, bo nie, ale także proponuje pewne rozwiązania. Jeśli chodzi o piątek 13, odbędą się również dwie bardzo ważne debaty tam pod Sejmem w miasteczku Namiotowym, między innymi na temat dialogu społecznego w Polsce, a raczej jego braku.